w tym momencie sędzia głównego spotkania, pan Michał Zając, rozpoczął spotkanie kontrolne pomiędzy Ruchem Chorzów i Fortuną Świnoujście. Przy Państwu w momencie tego rynku uczestniczył też na sportowy i kulturalny. Skład zespołu Ruchu. Kamerze z numerem 33 Michał Peskowicz, z numerem 4 Grzegorz Podjukiewicz, z numerem 21 Maciej Sokol, z numerem 2 Piotr Stawarczyk, z numerem 20 Marek Szynkowski, z numerem 14 Piotr Szynaszka, z numerem 31 Marcin Kalinowski, z numerem 28 Dariusz Stawka, z numerem 5 Marek Zimczuk, z numerem 7 Maciej Jankowski, a z numerem 18 Arkadiusz Kierkowski. Zmianem 14 Łukasz Januszka. Sędzia głównego spotkania, pan Michał Zając, wykończył pierwszą połowę spalingu pomiędzy Ruchem Chorzów i Fortuną Świnoujście, jak widzimy. Spotkanie grającego z numerem 5 Marka Zińczuka.
spotkania i kolejna bramka dla Ruchu. Tym razem ja to nie mam, 31. Paweł Wysocki. I w tym momencie sędziego tego spotkania pan Michał Zając zakończył spotkanie pomiędzy Ruchem Chorzów i Wrocławskim Ujściem, 4-0.